Teraz sobie powiemy o tym, w jaki sposób zrobić uderzenie w obiekt, który się rozpadnie pod wpływem uderzenia. Tak jak włączymy animację, no to jakiś jeden element się gdzieś tam tutaj oderwał. Jest taki stan nieważkości. Stan nieważkości bierze się stąd, że w tym miejscu wyłączyłem grawitację i mamy coś takiego. Dlaczego tak się dzieje, że tutaj już ten obiekt się odłącza, a nie powinien się odłączać? Otóż w ustawieniach mamy coś takiego jak margines oddziaływania między obiektami. Tutaj dezaktywację tej wyłączę. I tutaj jest właśnie masa, kolizje, tarcie, no i tu jest collision margin, tak? Czyli to jest ten właśnie margines kolizji. Jeśli coś się znajdzie w tym marginesie, to automatycznie ulega odczepieniu. Więc ten margines może zmniejszę do 0,01. Zobaczmy, czy teraz też się coś takiego będzie działo. No tutaj te tylne elementy, gdzieś dwa, się dziwnie zachowują. Damy na 0. To i tak gdzieś te dwa się odłamują, no, gdzieś są za blisko. Więc tak, które to są? Ten i ten, tak? Te dwa. Tu? Chyba, że... Aha, no tutaj chyba prawdopodobnie były... A, teraz już tego nie ma. Tak się zrobiło, że gdzieś dwa elementy były nałożone na siebie, identyczne, i dlatego one się oderwały. Teraz już tego oderwania nie będzie. Czyli tutaj ustawię z powrotem 004. Tak jak jest z tym marginesem, a to się ten teraz odrywa, to jednak muszę mu to zmniejszyć. Już się nie powinien odrywać teraz w tym momencie. Dobrze. I teraz wstawię sobie obiekt. Niech będzie kula. To będzie pocisk. To będzie pocisk, ja go tu ustawię, no może nie będzie tu. I teraz wszystko zależy od siły, z jaką ten pocisk będzie się poruszał i od masy, jaką ten pocisk będzie posiadał. I teraz tak, jak to działa, jeśli chodzi o zastosowanie tego w animacji? No jeśli w tym momencie stworzę temu obiektowi animację, jestem w pierwszej klatce, dobrze, i daję położenie, względem położenia. I teraz ustawię sobie, powiedzmy, w klatce, żeby to było szybko, to niech będzie, powiedzmy, w klatce 30. Ustawię tą kulę gdzieś w tym miejscu. W tym miejscu, tak żeby... I daję location, tak? No i teraz jak sobie włączę animację, no obiekt leci dość szybko. On uderza w tą ścianę, ale jeszcze w tym momencie nie ma żadnej interakcji. Po prostu przenika. Dlaczego? Bo obiekt nie jest w systemie Rigid Body. Więc przechodzimy do systemu Rigid Body. Włączamy Rigid Body, obiekt aktywny, masa 1 kg. Dobra, niech na razie zostanie. Tu parametry są jakie są, nic nie zmieniam. Obiekt aktywny i włączam znowu animację. I co? I obiekt nie leci. Obiekt nie leci. Nawet obiekt nie spada, nic się z nim nie dzieje, po prostu dziwna rzecz. Co się w takim układzie wydarzyło? No oczywiście jest tu próżnia, więc obiekt spadał nie będzie. Dzieje się tak z tego względu, że musimy włączyć opcję Animated. Jeśli włączę opcję Animated, teraz włączę, to ta animacja działa, ale w momencie, gdy działa ta animacja, to i tak nic mi to nie zmienia, tak? Czyli już teraz pęd tej kuli mamy, ale nie zmienia to faktu, że no niestety, no dalej nie działa ten system tak jak trzeba. Więc co musimy tutaj zrobić? Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to wrócić do pierwszej klatki animacji i w tym miejscu zapisać klucz animacji. I zapisujemy klucz animacji dla parametru animacji. I teraz musimy określić, w którym miejscu ten parametr powinien zostać wyłączony,
aby kulka skorzystała z impetu, który nadaje jej animacja po prostu ruchu. Więc muszę sobie, prawda, klatka po klatce przesuwać ten obiekt. Bo tak w widoku bardziej się ustawię bocznym, żeby to zrobić w miarę precyzyjnie. Tu jest miejsce, w którym ta kula, już ten parametr animated, powinna mieć generalnie wyłączony. Z tym, że ja się cofnę jeszcze do klatki 14, tu, w tym miejscu zapisuję jeszcze klucz animacji dla włączonego tego parametru, aby była ta ciągłość. Można też i tutaj zakluczować w miejscu. Czyli tutaj na timeline'ie wtedy będzie dla tego elementu ciągłość, tak? Czyli we wszystkich klatkach, które tutaj są, cały czas jest animated włączony. I dopiero gdy przejdzie do klatki 15, w tej klatce 15 wyłączam ten parametr i zapisuję klucz. Czyli do klatki 14 działa jeszcze włączony parametr animated, po klatce 14 już ten parametr animated nie działa. Czyli w klatce 15 już to powinno być wyłączone. No oczywiście on się teraz mi tutaj tak jakby źle ustawił. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz, gdy puścimy tą animację w ruch. Odbiła się jak piłka. Uderzyła w mur, ale odbiła się. Zrobiła lekkie tylko zniszczenia. Dlaczego? Czyli już to działa, tak? Dlaczego tak się stało? No z prostej przyczyny. Obiekt, który ona uderza, ma 480 kg. Nasza piłka, mimo tego, że ma dość dużą prędkość, jednak ma małą masę. Tylko 1 kg. To zobaczmy, co się stanie, gdy zwiększę do 100 kg. Z tą samą prędkością. Zobaczmy. Bach. Proszę zobaczyć. Odbiło się, ale już spowodowało, że impet uderzenia był na tyle mocny, że już ten mój mur po prostu się zaczął rozpadać. Ale jeszcze spowodował odbicie tej mojej kulki od tego obiektu. Więc zobaczmy, co się stanie, gdy wstawię tutaj tonę. 1000 kg. Z tą prędkością musi się przebić. Musi się przebić i poleciała. Ona już nigdy tu nie wróci. No więc właśnie. Tak to właśnie wygląda. Czyli w tym momencie mamy animację, gdzie ta kula nasza ma przestrzał, leci i rozbija ten nasz mur. No tu jest oczywiście stan nieważkości, więc się rzeczy to się rozpryskuje na wszystkie strony z taką powolną dosyć prędkością, jak widać, bo tu mamy do czynienia z próżnią. I teraz tak, możemy zrobić również coś takiego, że możemy zablokować niektóre elementy, które nie chcielibyśmy, aby się przesunęły podczas rozpadu. Czyli powiedzmy, że tutaj jeden z tych obiektów damy na pasywny. I teraz sobie zaznaczę, powiedzmy, kilka tych obiektów. Tu będzie ten mały też. Czyli zaznaczę sobie kilka tych ścian, może takich trochę dookoła. Okej. No niech będzie, może jeszcze ten. No chyba tutaj jest taki mały jeszcze, dobra. Zrobię tutaj w ten sposób, że ten ostatni ma pasywny parametr. Ma parametr pasywny, czyli zrobimy to co poprzednio, czyli rigid body copy from active. Tak? Czyli żeby na te zaznaczone elementy przekopiować właśnie te parametry pasywne. Pasywność po prostu spowoduje, że one będą tak samo nieruchome jak ta płaszczyzna. No i teraz zobaczmy, jak to zadziała. Pyk, proszę bardzo, zrobiło dziurę w ścianie, natomiast sama cała ściana się nie rozpadła, tylko te elementy, które mają dynamikę włączoną, aktywną, no to te elementy po prostu poleciały w dal. Reakcja nastąpiła. Prawda? No dobrze, wszystko fajnie, pięknie, tylko problem. Tutaj działa to
doskonale, ale problem zaczyna się, gdy włączymy sobie tą grawitację. No bo jak uruchomimy animację, to zanim ta nasza kula w to uderzy, to ten mur już się rozleciał. Zdążył rozpaść, prawda? No i właśnie. Jak ten problem rozwiązać? Nie, te co pasywne niech zostaną tak jak są. Jak ten problem rozwiązać? No, dlatego w poprzedniej wersji Blendera, jeszcze w tej wersji, gdzie Blender nie miał tego nowego interfejsu, właśnie tym parametrem deaktywacji można było wyłączyć działanie jakiejkolwiek animacji działającej na cały obiekt, tak? Na cały obiekt. Właściwie na cały system. Teraz już nie ma tego, nie działa to właśnie w ten sposób, bo się dawało deaktywację i wtedy no, efekt był taki, że nic nie, wtedy się nie poruszało. Tutaj jest ta deaktywacja i co? To wszystko leci, spada, rozwala się i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mnie to niepokoi, dlaczego może teraz jest inny sposób na zrobienie tego. Znaczy, można to zrobić, ale w ten sposób. Tylko teraz weź zaznacz te wszystkie, które nie były aktywowane, czy były. Jeśli deaktywacja tutaj nie działa dla tych obiektów, no to jedyną rzeczą, którą trzeba było zrobić, to albo operować tą dynamiką dla każdego obiektu, albo tą animacją. Więc trzeba by było zrobić to w ten sposób, że tak jak poprzednio, klucze animacji zastosować, no to sprawdźmy to, no bo tak jak nie sprawdzimy, to raczej trudno będzie z tym sobie poradzić. Czyli zapisuję tutaj, skoro ta deaktywacja tu nie chce działać, no to spróbuję to zastosować dla tego obiektu, który tutaj mamy, czyli tutaj damy i. Zapisałem klucz animacji, czyli do klatki 15, zanim ta kulka, czyli ta klatka 14, klatka 14, a dobrze ja to robię? Źle zrobię, muszę to wyłączyć najpierw i dać klawisz i, dobra, zapisać klucz i teraz dopiero w klatce. Tak, teraz już nie spada ten obiekt. W klatce tej 14. 15, widzę, że jeszcze 15. 16 to już będzie tego, tak? To tutaj już można by w tej klatce 15 też jeszcze zapisać. 16 to jest za daleko. To w 14 jeszcze zapisać ten klucz jako pusty. I w 15, żeby się włączała dynamika. Okay, żeby się włączała dynamika. Dobrze, i mamy te klucze utworzone. Więc teraz kolejna rzecz. To by trzeba było teraz przekopiować z tego obiektu na pozostałe. Na pozostałe te atrybuty. Pamiętamy, to jest ten obiekt, tak? On go sobie zapamiętał. Dobra, zaznaczę wszystko. Ten obiekt jako aktywny chyba jest zaznaczony. Prawda? Tak, jako aktywny jest zaznaczony. On ma tą dynamikę. No i teraz skopiuję te atrybuty. Zobaczymy rigid body. No i dajemy copy from active. Tak? On pójdzie na wszystkie obiekty. Pójdzie na wszystkie obiekty. Teraz zobaczmy. Tak, dynamika wyłączona, tylko że z tego obiektu, dobra, z tego obiektu nie zostaje przekopiowane klucze. Zobaczmy, czy też uda nam się klucze przekopiować. Ctrl C. Czy klucze uda się przekopiować w ten sposób? Linki. Ponty, materiały, animation data. Może.
Makelinks Animation Data. Spróbujemy. Zobaczmy. Udało się. Animation Data. Czyli właśnie w ten sposób udało się nam to zrobić. No i teraz zobaczmy, jak to zadziała. A powinno chyba już teraz zadziałać. O, odbił się jak nie wiem co. Aha, dobra. Chyba jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Bo zastosowałem tutaj klucz w tej klatce 14, tak? A w 15 co? Kto to włączy, tak? W 15 już trzeba dynamikę włączyć, tak? Czyli tutaj trzeba klucz zapisać. Dobrze, ale już teraz możemy sobie to przekopiować, bo już wiadomo jak. Więc tutaj sobie zaznaczę oczywiście znowu te wszystkie ścianki. Do pierwszej wrócimy. Tak, to był ten obiekt jako aktywny. I co to było? Obiekt to było Makelinks. I tutaj było, dobrze mówię, Animation Data. Tak, Animation Data. O, i teraz już powinno to zadziałać. No dobra, sprawdźmy. Ja. I działa. Tylko że oczywiście mur się rozwalił cały z tego względu, że no, ta cała animacja do tego doprowadziła. Ale jeśli byśmy sobie właśnie dla tych obiektów, które tutaj powiedzmy tych kilku jest, zaznaczymy je sobie i damy im po prostu to, co trzeba, czyli damy im jako elementy pasywne, czyli pasyw. I teraz damy, przekopiujemy obiekt rigid body i damy copy from active do tych obiektów. To nawet tutaj jak jest ta animacja, to nawet nie ma znaczenia dla tych obiektów, jak tu jest nawet włączona, bo na siłą rzeczy tych opcji tutaj nie ma, no ale sprawdźmy, czy czasem trzeba będzie nic tutaj usuwać. Nie, i teraz proszę bardzo. Działa to elegancko w tym momencie, prawda? Czyli z grawitacją musimy sobie w ten sposób poradzić. Dobrze, że można kopiować te atrybuty. No i teraz trochę inaczej ta kulka się zachowuje, w jak jest grawitacja. No, mimo jej masy, która jest jedna tona, to jednak, jak widać, ciężko jej było się przebić na drugą stronę. I teraz sobie można właśnie tutaj regulować tą masą. Powiedzmy dać 2000 kg. O, to będzie ciężkie, to powinna ona po prostu dalej się przebić i tak coś się stało. Więc tutaj sobie tą masą można regulować, właśnie siłę uderzeniową, z jaką ten obiekt uderzy w tą ścianę. No i w ten sposób zrobiliśmy efekt rozbijania muru przy pomocy kulki, przy pomocy parametrów, do których zastosowaliśmy animację wyłączania i włączania dynamiki w tym momencie. Kiedyś było troszkę prościej, bo działało deactivate, to wtedy było, w ogóle nie działała cała animacja na scenę, wystarczyło tylko ten jeden parametr poddać animacji i nie było problemu. Teraz, jak widać, no, musiałem to wszystko kopiować. Dobrze, że i w ten sposób się da, że można atrybuty skopiować poszczególnych elementów i też to zrobimy. Troszkę dłużej to zajmuje czasu, chyba że jest inne rozwiązanie. Jak ktoś znajdzie rozwiązanie, jak zrobić to z tym parametrem deactivation, no to oczywiście bardzo chętnie bym to zobaczył. To w kolejnym filmie mógłbym to nagrać, jak zrobić to z tymi parametrami deactivation, które no, w starszej wersji lepiej działały, no teraz nie wiem, albo nie umiem tego zastosować może. Dobrze, czyli pobawiliśmy się fizyką Rigid Body, pobawiliśmy się Cell Fracture, już wiemy jak to działa, jak funkcjonuje, więc myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o dzisiejsze zajęcia.